Miejscownik. W tej lekcji nauczę Cię, jak używać miejscownika i jakie są końcówki rzeczowników i przymiotników w miejscowniku. Zacznijmy od funkcji. Tutaj nie ma dużo. Mamy 5 przyimków, po których występuje miejscownik i to wszystko. Nie ma specjalnych czasowników, nie ma specjalnych sytuacji, tylko 5 przyimków. I są to w domu, jestem w domu, o, myślę o psach, na, talerz leży na stole, jesteśmy na koncercie, po obiedzie zawsze jem deser, albo podróżowaliśmy po Europie. Dużo jeździłem po Polsce. Przy. Biurko stoi przy oknie. Mama siedzi przy chorym dziecku. 5 przyimków. W, na, o, po, przy. Teraz możemy porozmawiać o końcówkach. Żeby dobrze zrozumieć, jak zmieniają się końcówki w miejscowniku, musisz znać 4 kategorie spółgłosek. Spółgłoski miękkie, funkcjonalnie miękkie, tylnojęzykowe i twarde. Jeśli nie znasz tych kategorii, to możesz obejrzeć moją lekcję o kategoriach spółgłosek. Przypominam też, że patrzymy na ostatnią spółgłoskę tematu, nie na ostatnią literę słowa. Ok? Czyli w słowie dentysta patrzymy na słowo ty, a w słowie marchewka patrzymy na k. W liczbie pojedynczej rzeczowniki we wszystkich rodzajach po twardych spółgłoskach mają końcówkę je. Na przykład. Myślę o mamie. Kurtka wisi w szafie. Spółgłoski ty i dy zmieniają się. Ty zamienia się na cie, a dy na dzie. Na przykład student, studencie. Rozmawiamy o studencie. Po obiedzie jem deser. Spółgłoski twarde r i ł też się zmieniają. R zmienia się na że, a ł zmienia się na le. Aktor, aktorze. Jestem zakochana w aktorze. Szkoła, szkole. Po szkole idziemy na lody. W rodzaju męskim i nijakim po spółgłoskach miękkich, funkcjonalnie miękkich i tylnojęzykowych mamy u. Na przykład kawiarnia znajduje się na rogu. Zosia siedzi na koniu. Twoje książki są na strychu. Pamiętaj też, że rzeczowniki w rodzaju nijakim, które kończą się na -um, nigdy nie zmieniają końcówek w liczbie pojedynczej. Czyli byliśmy we wspaniałym muzeum. Po prostu muzeum. Rzeczowniki żeńskie po spółgłoskach miękkich i po l i i mają i. Na przykład pamiętamy o babci. Nauczycielka czeka w sali. Podróżujemy po Azji. Po spółgłoskach funkcjonalnie miękkich mamy y. W kaszy są robaki. Słoiki są w piwnicy. Po spółgłoskach tylnojęzykowych mamy e. Ale one wszystkie zmieniają się. K na c, g
na dz, ch, na sz. Na przykład Afryka, Afryce. Jeździliśmy rowerami po Afryce. Droga. Jesteśmy już w drodze. Blacha, blasze. Ciasteczka są na blasze. I to wszystko, co musisz wiedzieć o końcówkach rzeczowników w liczbie pojedynczej. Jeśli chodzi o przymiotniki, sytuacja jest dużo łatwiejsza. Rzeczowniki żeńskie mają końcówkę ej. Pamiętamy o naszej babci. A męskie i nijakie mają im, im. Myślimy o naszym tacie. Liczba mnoga jest również bardzo łatwa, bo końcówki są takie same dla wszystkich rodzajów. Przymiotniki mają ich, ich, a rzeczowniki ach. Na przykład, tego lata będziemy jeździć po Stanach Zjednoczonych. Cały weekend siedziałam przy chorych dzieciach. Latem byliśmy na kilku fajnych koncertach. Mam nadzieję, że ta lekcja Ci trochę wyjaśniła. Musisz teraz poćwiczyć, więc zrób ćwiczenia i obejrzyj następną lekcję.